Siemaneczko, z tej strony Baza i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelation, nasz stary Ezio. Ja sobie polatałem poza nagraniem, oj sobie polatałem. Zrobiłem wszystkie wieże oprócz tej, bo ta jest w takim śmiesznym miejscu, że tu się nie da wejść. Przy okazji zauważyłem, że tu tych obron nie robiłem, bo tu jest ich stosunkowo, nam zostały 3, więc to możemy sobie zrobić. To nie jest jak w Brotherhoodzie, że tego było w pizdziec naprawdę, to tylko tu jest tego mało. Ale tu mamy misję od tych takich najemników i ja zauważyłem, że te znaczki, obok którego stoimy, te asasyńskie, albo tu, to nie są kryjówki. Tylko to są misje, więc dzisiaj chyba lecimy na misje poboczne, bo czemu by nie? Myślę, że to jest dobry pomysł, więc nie przedłużając, czekajcie, jeszcze sprawdzę tylko, czy tu nie ma jakiegoś... skarbu? Nie, myślałem, bo się coś mieniło, tak mi się kątem oka wydawało. No, przestań, Ezio. Stare to a głupie, nie? Jak to się mówi. Tu się coś mieni za to, ale to chyba ta misja asasynów. Nie! Na dół! Dobra. Wbijamy, zobaczymy co, jakiego typu to będą misje. Aha, to, a to tyle. Czyli to są też kryjówki. Kryjówki... Aha, bo to są, będą dla tych gildii. No, zawerbowałem też jednego asasyna, po udoskonalałem, ale... Ale... Aha, to tak działa, że to są nasze bunkry, znaczy nasze stancje, gdzie trzeba przydzielić pierwszy złapanego asasyna, a potem dopiero mamy misję. Ciekawe. Mentor, do you have a moment? I have a request. I am eager to hear it. Today, a local printer received a death threat I feel we must take seriously. I believe the Templars are trying to silence him. I would like to draw his enemies out into the open by pretending to escort him to a new location. And what do you need from me? Okay. I want you to stalk these stalkers. We will walk in the open while you remain undetected. Molto bene. No to zaskoczymy. I co, będziemy tak iść bez słowa? Czyżbym teraz ja musiał gadać? Nie wiem, co mam powiedzieć. No tutaj podblokowywałem też dużo rzeczy, mogę wam powiedzieć. No i polatałem, bardzo przyjemnie się tu lata, powiem wam. I co mam zrobić tutaj? Do góry, tak? Tu do góry mam wleźć? Tak, do góry. Co to jest ten templariusz? Chcę ja ich zabijać? Co mam zrobić? Czekaj. Nie do końca. Śledź swojego ucznia i pomóż mu obronić drukarza. Aha! Czy ja mam ich śledzić w ten sposób, że jestem takim wsparciem? O! Że jestem takim wsparciem z powietrza. Czemu mnie ten drukarz ma nie zauważyć, jak jestem pomocnikiem tego ziomka, który idzie z nim. Ale to głupie jest. Znaczy nielogiczne bardzo. A to my takie misje już mieliśmy. Strasznie nielogiczne to jest. Ciekawe, czy ten nasz ziom by sobie poradził. Dobra, dawaj. Dobra, ten się zabił. Dobra, właź do góry. Nie, odefuj się. Ale to jest głupie. Strasznie to jest głupie. No to jak ja mam ich zabijać? Strzelać do nich? No mogę do nich strzelać.
Ale to jest idiotyczne, dajcie spokój. Będziemy tak iść? O, ale nie, to było, to jest głupia misja. Gdy będą same takie głupie misje, to ja to pierdolę. Ich nie chcę robić. Mam nadzieję, że to jest jedyna taka idiotyczna. Jeszcze śledzić kogoś normalnie, to spoko, nie? No jak ja mam ich tak szybko załatwić? No. Siach. Dobra. No i co? No i wykrycie, kurwa, bo muszę go bronić. Ej, ale to jest idioty... Ja pierdolę, ale to jest głupie. Ale to jest głupia misja, ja pierdolę. Widzicie to? Nie wiem, chyba, że to tylko mnie tak rozpierdala ta misja. Chyba, że ja tu mogę wcześniej ich lokalizować. A chuja mogę. Bo tutaj przybiegnę. Ale ta misja to jest dno. A już pochwaliłem tego asasyna, że fajnie się lata, bo lata się zajebiście po tych dachach. Jeszcze z tym hakiem robisz ciach, ciach. I tak. No, dobra, no to na razie niech se uczeń radzi sam. Dobra, to pierdolimy. I ciach. I pyk, fajnie się lata. I odkryłem, że na tych linkach można szybciej jeździć, wystarczy spację nacisnąć. Więc to nie jest tak, że tylko można tak wolno. Chyba na odcinku też nie kilka razy mi się tak nacisnęło. Nie wiem, powinien sobie dać radę. A mogę też. Mogę wezwać asasynów? Bo on traci całe życie. No on tych trzech już nie pokona, moim zdaniem. Jak tutaj z dwoma miał problem lekki, to tych trzech tutaj nie pokona, a ja nie mogę. No chyba... O Jezus, przepraszam. Ale chyba, że bomby. Jakie to są bomby? Petarda odłamkowa, zasłona dymna, petarda hukowa. To on tu wpierdolnie moim granatem po prostu. Gdzie oni? Tutaj gdzieś wyjdą, nie? Dalej. Pierdolniemy po prostu im granatem pod nogi. Gdzie oni? Tutaj będą. Czekajcie. No, zajebiście. I zabiję tego typa. No nie, no to jest... Jakieś nienormalne. No ale to jest kurwa głupie. Dobra, zabij tego typa i tyle. Zaraz mi tego ucznia zapierdolą. Nie. Ale już ledwo, no już następnych nie przeżyje ten typ. Muszę sobie zrobić bomby w ogóle. Bo wykorzystałem wszystkie, a beznadziejne są te bomby. Się tak odbija, że hej. Nie wiem, to chyba pistolet muszę mieć. Pistolet sobie wezmę. Przecież ten nasz Bolek sobie nie poradzi. Spierdoła straszna. Dobra, tutaj mogę. Siup. No. A jak wam mija dzionek? Fajnie. Dobra. Wykrycie. Wykrycie! Wow! Kurwa! Wow! Wykrycie. Wykrycie! O kurwa! Ale super misja. A, bo mnie no tak, wykrycie, kurwa. Wzrok orła ma. Nie chcę mi się tym... Wiecie co? Ostatnia próba, jak... Nie, bo to jest... I oczywiście to wszystko, co straciłem, te naboje i... A nie. Dobra, z tym se da radę. Ja może nożami będę rzucał? Co to jest?
zatrute strzałki, nie wiem, nożyk, kurwa, granaty są do dupy. Nie no, strzelać chyba muszę z pistoletu. Dajcie spokój, jakie to jest badziewie. No to wszystko przez to, że powiedziałem, że jest fajnie się lata. Dobra, bo to gdzieś tu będzie. Nie wiem, może ich mogę wcześniej. Nie ku. Gdzie ty celujesz, głąbie? Dobra, już? Idź dalej, kurwa, do tych trzech. O Boże święty, ale to misja jest świetna. Bardzo mi się podoba. Nie, no ale serio, no kurwa, no bez przesady, nie? No co oni tu wymyślili za głupotę? Mogę chyba już ich. Może ja ich mogę wcześniej? Ja ich może wcześniej mogę załatwiać, ty. Ale jednocześnie muszę się na nich patrzeć. Ty, ale jak ich tu zabiłem dwóch? O, czekajcie. Dobra. Będę musiał tylko iść po naboje do tych. Gdzie to się szło? Tu chyba, nie? Ta, tutaj. Będę musiał iść po naboje do... Co? Kto mnie widzi? No, nie wkurwia mnie nawet. Nie no, anuluj. Nie widać na razie bolków żadnych. No i tu są, i tu wylezie tych pięciu. Tu są. Od razu zabity. Dobra. No i ten mnie nie może zobaczyć. Ale to jest głupie. Dobra, z jednym już sobie chyba poradzi. Ale już mi zostaje tylko cztery naboje, więc to nie jest tak kolorowo. No, właśnie do góry. Bo zaraz zdesynchronizuję przez to, że... O, skarb tu jest przecież. Kurde, ja będę omijał skarb? No nigdy w życiu. Zapomnij. Aczkolwiek tutaj skarby to jest dziadostwo. Stand down, assassin. There is a contract on this man's head. No co jest? No co jest? Teraz mam nagle go gonić? Nie, odefuj. I co ja mam teraz? Dobra. I teraz mogłem, w sensie mnie zobaczyć, ten drukarz. Bo go broniłem. Ja pierdolę, ale to jest bez sensu. Naprawdę. Ale to głupkowate jest. Mam wszystkie życia? Apteczki, tak. Przez się do Fabro po amunicję przejść. Nie, no kurde, asasyn, no. Co to była za misja idiotyczna? Naprawdę. Wierzcie mi, to było... What happened? Who was that fighter? Quite an animal, no? Jest to bestia, prawda? Przecież on nic nie zrobił, gdzie on był nim? But not by much. Be on your guard. He will be back. Świetna sprawa. Świetna sprawa, powiem wam. Dobra, ale mamy tą misję już za sobą. Także sprawdźmy, gdzie my jesteśmy. Tutaj, najbliżej mamy w sumie do odbicia tego miejsca i do fabuły. No to odbijmy sobie to miejsce. I zróbmy fabułę. Niestety tu Fabra nigdzie nie ma, no w drugą stronę jest, ale w drugą stronę to nam się nie opłaca iść. Ej, i te misje bo one są co jakiś czas i... O cholera, ale to jest dziwne. Te misje są po prostu co jakiś czas. To nie, to chodźmy tu misję zrobmy, tą. Poboczną. To zróbmy tą misję poboczną, gdzie tu jest? 200 metrów, to damy radę, nie? Na odcinku. A to tak to działa,
Że co jakiś czas po prostu jest ten. O kurze, no to tego się nie spodziewałem akurat. O nie! Au. Auć. Dobra, włączmy to. Kupmy tego. Auć. To było chujowe. Że tak poleciałem na pałę. No ale zdarza się. No, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. No, już? O, skarb. Myśmy Fabro chyba tutaj minęli. Ale to możemy się do niego tutaj skoczyć. Tu jest kryjówka po prostu asasyńska. Gdzie jest ten Fabro? Nie wiem, jak jest po... tutaj po arabsku. Ten, naprawę zróbmy sobie. Może nam wróci się to zdrowie. I musimy kupić... Bo chyba nic nie ma z tego, co pamiętam, w zbroi. Uzbrojenie też nie, bo na kuszy zbieramy, a na razie to nam idzie średnio. Dawaj pociski, akceptuj. I spadamy. I spadamy i tu lecimy do tych... do najemników, żeby zdobyć... Widzicie, tu są zamknięte bramy, a tam jest właśnie ta ostatnia wieża. Nie wiem o co chodzi. Może tu będzie jakaś misja po prostu. Też się w jedno miejsce takie w dupce, co było teoretycznie zastrzeżone, ale nie było widać po samym miejscu, że jest zastrzeżone, bo nie było na czerwono. Ale tam się udało wbić i zrobić wieżę, ale takie dziwne było miejsce. Więc chyba tam też będzie jakaś fabułka. Dobra. O, tu jest ten naoczny świadek. Wiecie? Siach! I załatwione. Jeszcze przeszukajmy dziada. Może ma coś ciekawego. No, troszkę pieniążków. Dobra, Kai to jest tutaj. Można kupić bank. Oho, ho! A nie, to kowal jest, kurwa. Chciałem bank kupić. Ile hajsu kosztował? To te naboje tyle mi zeżarło. Bo ja bym chciał zebrać hajs z banku. No, idź tu do banku. O, tu dokładnie. My tej kuszy chyba nigdy nie kupimy w takim tempie. Ale przynajmniej będziemy mieli tutaj duży przychod z Konstantynopola, no to w końcu nam się zbierze pokaźna suma. Powinno coś być. A, gówno jest. Ile mi hajsu? 3000, to nie kupię tego doktora, bo przydałoby się trochę mieć jakichś takich w razie pieniążków. No, właśnie. Żebym nie żałował, że idziemy górą, a nie dookoła. Kurde, tu jest pajac jakiś. No właśnie. Elo. Ej, znowu się zwiększyło! No, to jest dziwne. Auć. No ale dobra, tu jest gościu. Shift. The bastards! The damn bastards! I will tear off their arms and use them as clubs! Calm, friend. Anger is the enemy of caution. Those Byzantine thugs kidnapped my son, Ezio, to get at me. They attack an innocent boy. Oho. We can get your son back, but only if we coordinate and act carefully. Evet, of course. If you lead, I will follow. Kilku najemników zostało schwytanych i osadzonych. Dostań się do miejsca ich przetrzymywania i zabij ludzi odpowiedzialnych za ten czyn. No dobra, a to z nimi idziemy. No to luzik. Rozdupcymy tutaj. Ciekawe, czy to daleko, bo tutaj bym chciał potem... Nie wiem, czy to będzie teraz widnieć na mapie, czy nie. Tutaj się przejść i to odbić. Co zaznaczę już, żeby mieć na mapce. Tutaj... Nie wiem. Nie wiem, ciekawy motyw, że z nimi biegnie. Znaczy, że oni prowadzą. A nie, że my ich prowadzimy. Znaczy. W dwójce chyba było, nie? Jak żeśmy tą bronili od tego gościa z dużym mieczem, tych typów odbijaliśmy. Dobra, chodźcie.
Tu są jakieś zjeby. Pał. Oni? Nie, to nie oni. Co ja mam zrobić? Okej. No i co? Bo to są tory, jak strażnicy chodzą. No tam są... O, tu. O. Dobra, bijemy się. Dawajcie. Ej, koleś. Dawaj. No. Masz, gnoju. I co? Ale to nie jest to, co mam znaleźć. Może to są ci faktycznie. Aha, czyli jednak. Czyli byliśmy tutaj, ale się okazało, że to jednak nie tu. I ciach. No załatwieni. A tam, no a to niech się biją z nim. By zlokalizować cel. Cel. No i co ja mam zrobić tu? O. Nie, shift chciałem. No i co? Halo? O, dobra. Poison. There is no other explanation. If so, there may be a remedy. We will get him to a doctor. Kurwa, tyle wielkich hopów, a ja mam go nieść. Zajebiście. No, ale może... Halo? Może byście mnie bronili? Nie, no kurwa, po co? Po co, kurwa? Niosę waszego ziomka... Co on zrobił? Niosę waszego ziomka... Nie, po co mnie bronić? Dobra, w dupie ich mam. Niech się biją. Ciekawe, czy to daleko. Wiecie co? Jednak sobie odznaczę chyba ten punkt mój. Bo chyba mi nie pokazuje przez to, jak daleko jest ten. A poza tym, jak tutaj skończymy misję, bo trzeba będzie cięciem polecieć. No, 47 metrów. Pewnie tam na końcu jeszcze nas będą czekać jakieś kurde zjeby. Nawet tu idą. Niech przejdą. Tylko, że to templariusze chyba ich załatwili, więc... Mogę iść tu tędy? Czy nie za bardzo? Chyba kurwa nie za bardzo. Chyba muszę iść tamtędy, gdzie są te zjeby takie czerwone. No dobra, to chodźmy tamtędy. Mam nadzieję, że zdążę z tym synem. Kurwa, bo ci ludzie tutaj muszą... No bo tu są zjeby, nie? No i teraz wybijcie się z nimi. Dwa. Dobra. Ja muszę ich ten... Ja muszę go brać, bo zaraz... Zaraz zdechnie. On zaraz mi tu umrze. Więc wy tam się brońcie, a ja tu muszę go donieść. Chociaż może jeszcze tego jednego typa by przeżył, nie? A to jak ty, jak tego Jezusa. Trap. It's a trap. Say again. The Templars, they use me as bait to flush you out, to kill all of you. Have we been followed? I would not doubt it. Oho. Take positions and be ready for anything. Czyli będzie rozpierducha. Dobra, dawaj. 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 Jeszcze któryś? Dawaj. Ach. I tego teraz
od razu z serii zabójstw. I tego od razu, ciach, spowolnionego tempa. I kolejnego. I tego. I tego. I załatwiony. Czekajcie, teraz idziemy w drugą stronę. Dobra. O, o ty kurwo. Będziesz mnie bić? Dobra. Załatwiony. Jeszcze? A, bo on go leczy po prostu. Dobra. A, niech ten. Tutaj, tych załatwię, co tu przyjdą. I czemu ty mi... Aha, myślałem, że to mój. Oni tak się fajnie biją, że... Że przedostają się do mnie tutaj. Zjeby. Dobra, to chyba ostatni już. Dobra. No. Załatwiony ostatni. Dało się. I am fine, father. Teraz 2 minuty walki, w sensie leczenia. Wszyscy zdrowi. I need to lay down. Drink water and keep still. Agitation speeds the poison through your body. Teşekkür ederim, Ezio. I owe you a great debt. Luzik arbuzik. Muszę tylko tego zioma. Tutaj każdy ziom zbiera złom. Zbieraj, bracie, zbieraj ją. Dobra, i nam się odblokowała gildia. Czy coś nowego nam się tu odblokowało? Pewnie nie. No cały czas mamy tutaj jeden ten. Dobra, pójdźmy tu. I na tym skończymy, o ile nam się uda wbić normalnie tam, a nie kombinować. I na tym zakończymy sobie odcineczek. No, pięknie. Ale jestem mocno rozpoznawalny. Dobra, spierdzielam. Spierdzielam tam. I sobie odbijemy tą wieżyczkę i w następnym odcinku będziemy dalej tutaj folgować, ale chyba nam zostanie rekrutacja. Ewentualnie jakieś kolejne odbijanie tych wieżyczki, znaczy tej bazy. I ten, i... O, dobra, fragment znaleziony. Wow. I co nam jeszcze zostanie? No misja fabularna już. Już to nie ma za bardzo co potem robić. O, jak wywija tutaj tymi płomieniami wywijał. Gdzie to będzie? O, tu jest ta. To wejdźmy sobie po to. No jak jest, widzimy, to można to zebrać. Siup. Czemu by nie? A tam też jest Tyrolka, która chyba będzie w stronę miejsca, w które chcemy się udać. A nie, dupa, ta Tyrolka jest tam. Nieważne. No, dobrze, że nie skoczyłeś na dół. Bardzo dobrze, Ezio. Tutaj na daszek. Tutaj już zaczyna się... Kurde, znowu już... A, znowu ci snajperskie wieżyczki tu są. Ja nie wiem, jak ich załatwiać. Chyba trzeba by było ich zastrzelić. Nie, nie, nie! No i... Jak ty mnie przez... What the fuck? Wow! Co on? Nie, on dalej żyje? Kurwa, no zaraz zginę tu od tych wieżyczek. No i nie zdążyłem jedynkę. Akurat klikałem jedynkę, gdzie on mnie trafił. A, i myślałem, że mi się uda uciec. No i dupa. Ach, te ci snajperzy to jest świetne. To tak urozmaiciło tą grę. Tak, kurwa, to urozmaiciło grę, że ho, ho, ho. Kurwa, czemu mnie tutaj wywaliło? Wytłumaczy mi to ktoś, czy nie za bardzo ma ktoś pomysł.
Ej, ale ci snajperzy tutaj tak urozmaicili rozgrywkę, kurde. Może asasynów wykorzystamy? Idźcie ich zajebcie i tyle. Elo. Ja nie wiem, gdzie jest ten. Może tu dołem przejdę, jeszcze dołem tak nie chodziłem za bardzo. Że asasyni... Załatwiony. Tu ktoś przylazł. Ej, 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 koleś! Syk! Dobra, polećmy ten jeden kropkę, bo może oni mają apteczkę, co sobie zbierzemy. Where's he from? What outlandish gear? Ej, gościu! Ty chcesz ewidentnie dostać w pierdol. Znowu muszę apteczki szukać. No, zbieraj. Co? Kto mnie tam zauważa znowu? No bez kitu, wszyscy w jednym miejscu? Co? Tu za rogiem. Ich co jeszcze nie przeszukałem. Nie wiem, czy w ogóle oni mają apteczki. 8. Nie mają, kurwa, apteczek. Super. O, jeden miał. Dawaj, apteczki potrzebuję. Ten żyje? Co on robi? Nie. No teoretycznie nie żyje. Nie, ja wiem. Ja nie wiem, gdzie jest ten. Nie. Gdzie jest Polek? To jest wieża, a da się tak jakoś śmiesznie wejść tam? Że ten... Żeby ich tu załatwić od dołu, czy nie? Nie to chciałem. Ja nie wiem, gdzie jest ten pajac do zabicia, co trzeba. A, nie. Fajnie! Przez drewno strzela! Zaje, kurwa, biście! Ekstra! Zajebiste to jest! Zaje, kurwa, biste! Zajebista gra! Ekstra! Jeszcze strzelaj we mnie tu! Strzelaj, kurwa! Strzelaj! No jeszcze! Jeszcze ktoś tu niech przyjdzie! Jeszcze więcej! No jasne! Chodźcie tu, kurwa, w całe miasto! Chodźcie! Bo ja chciałem po cichu zabić te zwierzyczki! Chodźcie tu, kurwy! No jeszcze spadnij! Tak, tak! A gdzie jest ten pierdolony, zasrany herszt tego miejsca? Jeszcze mnie ten wgonił. Wypierdalaj! Gdzie jest herszt tego miejsca? No i gdzie on jest? A tu jest! Dobra, zabity. Dobra, dawaj. Nie, 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 nie. Aż tylu? Aż tylu? To to był herst? Nie! Kurde, zawsze musi piznąć. Zawsze musi typ... Zawsze musi typ piznąć w najgorszym momencie, czyli w połowie animacji, jak się... Jak się, kurwa, robi animacja i ty nie możesz nic zrobić z tym. Że typ cię... że typ cię bije. Że typ cię uderzy. I nie masz od razu tego... tej... Jak to się nazywa? No, serii zabójstw. Jasne, że nie ma. Oni, kurwa, żaden nie ma. Czy to był inny tym gościem? Nie rozumiem. O lekarstwo.
ten, tym, bo pokazywało, że ten, dobra, lekarstwo zapełnione. No właśnie, kurde, debilu. Pokazywało, że ten, nie? O Jezus, ale żem w las. Pokazywało inaczej, nie? Że tamten, którego pierwszego zabiłem w tamtym miejscu. No, shift. Dobra, ale udało się finalnie. Ole kurde, ciężka sprawa. No, dobra. Tutaj jeszcze raz na wszelki wypadek zrobię fałkę. Na wszelki wypadek. Ale chyba z tego, co sprawdzałem ostatnio, nie? To na spokojnie można ten... Tu ten skarb sobie opancerujemy. To chyba w ogóle jest asasyńska kryjówka. Ale dobra, trzymajmy tych asasynów przy dupie na razie. Oni chyba przy takim tym... Dwie nowe osoby do gildii. O, Cox. Ale to już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Pobocznie, wkurzająco, standardowo. Mam nadzieję, że przyszły odcinek będzie trochę bardziej na luzie i będzie nam bardziej szło po myśli. A bardziej mnie. No i tyle. Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, elo, Benz!